Dziękuję bardzo. Ja właśnie mam dane, panie senatorze, za rok 2022, gdzie te 6 elektrowni szczytowo-pompowych ma moc łączną 1760 MW, a one wyprodukowały 1,7 terawatogodziny, także tylko 8% tu pracowały. Także tutaj, wie pan mówi o magazynach, a w tym czasie no, wyłączane były jednak, znaczy farmy fotowoltaiki były wyłączane chociażby w maju i tym podobnie. Także tutaj no, no nie ma spójności w tym. Bo tych magazynów w formie tych elektrowni szczytowo-pompowych mamy za mało po prostu. Te elektrownie nie produkują prądu, tylko zamieniają tę energię potencjalną wody zamagazynowaną w górnym zbiorniku na energię elektryczną i to jest proces odwracalny z jakąś tam stratą. 1,7, pan mówi 1,7 terawatogodziny, to jest mało, to jest bardzo dużo. I to w jakiejś tam skali systemu energoenergetycznego, no to jednak pozwala, ażeby ten system pracował stabilniej.